Cześć! Dzisiaj poznamy trzy potoczne słowa, które warto, zna warto znać, których warto używać, a także których pewnie nieraz usłyszycie w kraju niemieckojęzycznym. Pierwszym takim potocznym słówkiem jest słowo knorke. Posłuchajcie przykładów, spróbujcie zrozumieć, co ono może oznaczać. Ein knorka Typ, ein knorka Film, die Party war Knorke. No właśnie, knorke inaczej prima czyli coś jest świetne, coś jest wdeche. Knorkę to właśnie takie wdeche, ponieważ to słowo umgang czyli potoczne. Kolejne nasze dzisiejsze słówko to kokolores. Kokolores inaczej unfuk reden, unfugreiden, czyli pleść bzdury. Kokolores, czyli głupoty, bzdury, pierdoły. Także możemy e, przetłumaczyć w ten sposób e, słowo kokolores. Unzin unfug reden, czyli właśnie pleść bzdury. Tutaj też warto zapamiętać rzeczownik unfug. Unfug to właśnie jest synonim e, rzeczownika unzin. Unzin pewnie każdy z Was zna, a unfug no, e, znacznie, znacznie rzadziej występuje, ale również występuje. Możemy powiedzieć, das ist doch alles kokolores, czyli to wszystko to bzdury. I ostatnie nasze dzisiejsze słówko, trzecie potoczne słówko to spelunkę. Z czym wam się kojarzy rzeczownik spelunkę? Moje pierwsze skojarzenie, gdy kiedyś poznałam ten rzeczownik, to było właśnie speluna. No i właśnie Spelunka oznacza speluna, czyli taka wennig und saubere Gaststätte, prawda? Czyli taka no, nie za bardzo zadbana, nie za czyste miejsce do spędzania czasów, czasu z przyjaciółmi, czyli jakiś niezadbany bar. Wenig gepflegte und saubere Gaststätte. Dispelunke bedarf einer Renovierung, czyli speluna wymaga remontu. I to wszystko w naszym dzisiejszym spotkaniu trzy potoczne słowa: knorke, kokolores i spelunkę. Do zobaczenia.